Te wszystkie oznaczenia, również instrukcje, jak i ostrzeżenia, to nie jest informacja skierowana dla dzieci, tylko dla nas, rodziców. Witajcie w Studiu Ekspertów. Nazywam się Karol Wyszyński i zapraszam Was na bardzo ciekawą dyskusję dotyczącą zabawek. 1 czerwca to Międzynarodowy Dzień Dziecka i w związku z tym, że wszyscy byliśmy albo jesteśmy dziećmi i wszyscy lubimy bawić się zabawkami, dzisiaj będę rozmawiał z dwoma wybitnymi ekspertami właśnie na ten temat. Serdecznie witam panią Magdalenę Skoczylas, eksperta do spraw bezpieczeństwa zabawek z BMMJ Solutions Consulting Group. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz panią Romę Krajniak, eksperta jakości Tiflanland Polska. Bardzo mi miło, że to nie jest nasze pierwsze spotkanie, znaczy nasze pierwsze, ale była pani już na naszym kanale. Jak zajrzycie do pierwszego sezonu testerów jakości, to serdecznie wam polecam odcinek, w którym pojawiła się już pani Roma. Zgadzam się, również polecam, witam serdecznie. Często w internecie pojawiają się takie memy mówiące o tym, że my urodzeni w latach 70. czy 80. jesteśmy ostatnią grupą ludzi, którzy naprawdę się bawili, przeżywali to życie, bo jeździli w samochodach bez fotelików, niecertyfikowanymi zabawkami itd., itd. Czy my w dzisiejszych czasach naprawdę musimy zwracać uwagę na te normy bezpieczeństwa w zakresie zabawek? Oczywiście, że tak. Ponieważ te wypadki są rejestrowane, także Komisja Europejska ma realny wpływ na to, by te zabawki były bezpieczne. Dlatego ta kreatywność producentów musi zderzyć się z wymaganiami prawa, wymaganiami norm. I właśnie taka jest nasza rola, by szerzyć tę wiedzę na ten temat. Pani Romo, to w takim razie czym powinniśmy się kierować kupując zabawki, tak żeby mieć pewność, że one są bezpieczne? No przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na cenę, ponieważ niska cena może świadczyć o tym, że ta zabawka została wyprodukowana z surowców o niższej jakości. Nasz niepokój powinien wzbudzić nieprzyjemny zapach, gdyż może on świadczyć o obecności niebezpiecznych substancji, takich jak na przykład ftalany, które wpływają negatywnie na układ rozrodczy dzieci, czy też benzen, który ma działanie rakotwórcze. Radziłabym też patrzeć na opakowanie, na oznaczenia. Szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na oznaczenie CE. To jest nasz europejski znak. Może go rozszyfruję od razu. Pochodzi od francuskich słów conformité européenne i znaczy to zgodność europejską. Skąd możemy mieć pewność, że zabawka, którą kupujemy, jest bezpieczna, jeżeli na przykład tego brzydkiego zapachu nie wyczuwamy? Nie możemy mieć stuprocentowej pewności, natomiast korzystamy z instrumentów dostępnych w tym momencie, na przykład na podstawie ustawodawstwa, które pozwalają nam opierać się na domniemaniu pewności, że dany produkt jest bezpieczny. To jest na przykład właśnie ten symbol CE, o którym wspominała Roma. Jeśli produkt tego nie posiada, znaczy, że jest niezgodny z wymaganiami, niezgodny z bezpieczeństwem i nie jest w prawidłowy sposób wprowadzony na rynek, do obiegu. Czy jeżeli produkt nie ma tego znaku CE, czy on w ogóle może być dopuszczony w Polsce do obrotu? Nie może być, natomiast zdarzają się takie sytuacje, że jest faktycznie na rynku dostępny. Okej, to myślę, że to bardzo ważna informacja. Jeżeli widzimy zabawkę bez CE, nie bawmy się nią. A też ważna informacja jest taka, że zalewa nas fala zabawek z Chin i te zabawki oznaczone są często symbolem CE, ale oznacza to China Export. Tak. I wówczas też radziłabym odrzucać te zabawki. Czy możemy jakoś porównać te dwa znaki? Tak, możemy porównać. I China Export różni się dwoma detalami od naszego europejskiego symbolu CE. Te dwie literki C i E są bliżej siebie i kreseczka w literze E jest dłuższa. Jak ustalane są takie normy, według których producent może później sobie nadać taki znak? Żeby wprowadzić produkt bezpieczny na rynek, musi uwzględnić szereg innych aktów prawnych. Między innymi tutaj najważniejsza jest dyrektywa unijna, tak zwana dyrektywa zabawkowa, ponieważ ona zawiera najistotniejsze wymogi, zarówno dotyczące zabawki produktu, jak i obowiązków spoczywających na samym producencie. Gdy zabawki znajdują się w laboratorium Tiflanland Polska, czy te zabawki są na przykład rozciągane, palone? Czy wśród testerów są dzieci? Obserwują Państwo, jak one się bawią takimi zabawkami?
Właśnie tego w pracy mi brakuje, żeby był taki fokus dzieci bawiące się zabawkami, bo to najbardziej odzwierciedlałoby rzeczywistość. Natomiast te normy zostały stworzone po to, żeby właśnie tę rzeczywistość odzwierciedlać. Przez to przy badaniach mechanicznych słusznie pan się domyśla, że tak, oczywiście są testy rozciągające. Na przykład są drop testy, gdzie zabawki są zrzucane pięciokrotnie z wysokości 850 mm. Chodziło o to, żeby oddać realistyczne zachowania dzieci. Co to jest baza RAPEX? Jest to baza, która obejmuje wszystkie produkty, ale nie spożywcze. To jest taki bank tak naprawdę informacji, no niestety informacji na temat zagrożeń, na temat niebezpieczeństw, jakie mogą nieść produkty i ich używanie, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie zabawek. Informowanie nas jako konsumentów, ale również przedsiębiorców polega na tym, że odpowiednie organy nadzoru danego kraju wysyłają do Komisji Europejskiej właśnie tego rodzaju zgłoszenia. One są weryfikowane, cotygodniowo zamieszczane są raporty właśnie, tak zwane alerty, czyli informacje o zagrożeniach, o sytuacjach niebezpiecznych z udziałem danego produktu. Wyobraźmy sobie, że oglądają nas rodzice, dzieci z bardzo zainteresowani ich bezpieczeństwem i tym tematem. Gdy wchodzą do tej bazy i chcą się dowiedzieć, czy dana zabawka jest bezpieczna, mogą wpisać jej nazwę, tak? Mogą jej nazwę wpisać. Są też odniesienia do marki, do producenta, do kraju pochodzenia tej zabawki, do kraju, który zgłasza ewentualne nieprawidłowości z nią związane. Więc naprawdę jak gdyby możliwość pozyskania precyzyjnych informacji jest bardzo dobra, bardzo, bardzo rzetelna. Często na opakowaniach i na samych produktach pojawia się informacja, że dany produkt jest odpowiedni lub nieodpowiedni dla dzieci w określonym wieku. Zazwyczaj jest to nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Dlaczego? Tak małe dziecko nie może mieć do czynienia z zabawką, która ma małe elementy. Zwykle właśnie producenci są nawet zobligowani, że oprócz tego ostrzeżenia, które pan powiedział, że jest nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, musi też producent określić dlaczego, wyjaśnić. No i zwykle to są małe elementy i my rzeczywiście badamy te małe elementy. Mamy tu kieliszek, tak? Mamy kieliszek. Patrząc na to, to jest cylinder, który imituje przełyk dziecka, tak? Coś to tak my idzie? To nazywamy cylindrem. Aha. Cylindrem do badania małych części. I my w laboratorium podczas tych okrutnych testów, jak pan to zauważył, rozciągania, tak, misia, rozciągamy przykładowo to oczko misia, przykładamy siłę. Jeżeli ten element się oddzieli, to sprawdzamy w cylindrze do badania małych części, czy on się tutaj mieści. Jeżeli ten mały element się tutaj mieści, to znaczy, że wyrób jest niezgodny, ponieważ zgodnie z przewodnikami klasyfikacji wiekowej misie i ogólnie zabawki pluszowe powinny być przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia i producenci muszą po prostu wyprodukować ten wyrób tak, by spełniał te restrykcyjne punkty normy. Czy jak dziecko kończy 3 lata, to coś takiego się z nim dzieje, że ono później jest bardziej dojrzałe? Czy to jest taka pewna umowna norma tych 3 lat? Jest to umowna norma, natomiast to nie jest tak, że ktoś zupełnie oderwany od rzeczywistości kiedyś sobie siedział w zaciszu gabinetu na uczelni i po prostu zupełnie sobie wymyślił taką datę, taką cezurę wiekową. Tego rodzaju podział jest oparty na bardzo precyzyjnych ustaleniach, między innymi dotyczących psychofizycznego rozwoju dzieci. Na pewno to nie jest tak, że z dniem urodzin trzecich, prawda, po prostu już jak gdyby możemy postrzegać takiego maluszka trzyletniego jako dojrzałego człowieka, który sobie poradzi z zaawansowanym na przykład sprzętem właśnie typu kolejka. Natomiast jest to mniej więcej informacja dla rodziców, bo przede wszystkim, co jest istotne, to wszystko, co producent zamieszcza na opakowaniu czy na samej zabawce, te wszystkie oznaczenia, również instrukcje, jak i ostrzeżenia, to nie jest informacja skierowana dla dzieci, tylko dla nas, rodziców. My wiemy, że malutkie dziecko nie pobawi się samodzielnie kolejką, natomiast zdarzają się bardzo często sytuacje, kiedy korzysta z pomocy czy towarzystwa właśnie starszego rodzeństwa czy starszych dzieci. Ale tutaj wielka rola rodziców, aby dopilnować
żeby to użytkowanie było właśnie pod nadzorem osoby dorosłej. Myślę, że warto to jeszcze raz podkreślić, że zabawki to nie jest niania. Możemy powiedzieć, że normy nie biorą odpowiedzialności za wychowanie dzieci? Tak, potrzebny jest jednak zdrowy rozsądek i nadzór rodziców i też zachęcam do tego, by czytać instrukcje, żeby brać do serca sobie ostrzeżenia. Też dbałość rodziców wpływa na bezpieczeństwo dzieci. Okej, to może spróbujmy to podsumować. Po pierwsze, bardzo dziękuję, że znalazła Pani dla nas czas. Myślę, że trzeba przy tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek, kupując i bawiąc się zabawkami, ale to nie jest niestety tylko taka radosna sprawa. Znam ludzi, którzy zajmują się tymi zabawkami przy certyfikacji, przy tych badaniach. Wiem, że jest to często dla nich bardzo duży stres, gdy muszą podpisać się pod wynikami badań, tak. Bo swoim nazwiskiem, prawda, gwarantują... To jest ogromna odpowiedzialność, tak, to trzeba podkreślić. Tak, bo w ten sposób pomagają dokonywać zakupów, natomiast rodziców, opiekunów uprasza się o zdrowy rozsądek, a najlepiej o wspólną zabawę z dziećmi. Wszystkim dzieciom wszystkiego dobrego na Dzień Dziecka. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach, do subskrybowania tego kanału. A cóż, a ja chyba idę szukać Moniki i Tomka, bo ciągle ich tu ze mną nie ma. Do zobaczenia. Przydałaby się aplikacja. Sprawdzam pewnie kod. Tak będzie niedługo. Myślę, tak? Że tak będzie. Znaczy, nasze znaki już mają QR kody i można sobie sprawdzić, tak? Na wyrobie jest nasz znak z jakości QR kod i można sobie zeskanować i sprawdzić, czy ma certyfikat, czy nie.